Niby jestem w pracy, bo w końcu nagrywam, ale... Dobra. Witajcie moi drodzy. Większość treści na moim kanale kierowana jest do osób początkujących, ale ostatnio przekroczyliśmy zawrotną liczbę 100 000 subskrybentów i pomyślałem sobie, że od jednego odcinka dla osób nieco bardziej zaawansowanych głowa nie powinna nas rozboleć. Moi drodzy, dzisiaj materiał o whisky w mocy beczki, po angielsku Cask Strength. Istnieje kilka innych nazw, ale o tym dalej w odcinku. Generalnie mowa tutaj o whisky, która po opróżnieniu beczki nie była rozcieńczana wodą, a przynajmniej nie mocno, ale o tym też dalej w tym odcinku. Będziemy zatem mówić o alkoholach, które mają 50-60 V. To już sporo prądu. Dacie radę? Zapraszam. I teraz świeżak, skup się, bo przekazuję Ci być może najważniejszą informację tego odcinka, która może uchronić Cię przed kompromitacją. Cask przez C to beczka po angielsku. To nie Ty masz być w kasku, tylko whisky. No bo pomyśl świeżak sam, jakby to wyglądało. Ten świeżak, jak ktoś Cię zaprosi slangiem na degu whisky w kasku, to pamiętaj, że nie Ty będziesz w kasku. Dodam jeszcze, że po sukcesie poprzedniego odcinka, który poświęcony był kolorom etykiet whisky Johnnie Walker, po raz kolejny poprosiłem o pomoc moją wspaniałą żonę Olgę, która będzie teleportować dla nas wszystkie rekwizyty na stół. Zróbcie hałas dla Olgi! Zacznijmy od tego, że lwia część dostępnych na rynku butelek whisky zabutelkowana jest w najmniejszej dopuszczalnej prawem mocy, czyli 40 V. Są jakieś rzeczy, które mają mniej, ale to nie whisky, tylko likiery, więc nie będziemy dzisiaj ich omawiać. Są trzy powody, dla których producenci preferują butelkowanie w 40 V. Pierwszy to cena. Dodanie wody to jednak rozcieńczenie, więc sprawia, że produktu jest więcej. Drugi to też cena, bo jakby nie było niższe stężenie alkoholu, to niższa akcyza, a więc niższa, bardziej przystępna cena na półce. Trzeci, nie, to nie cena. Trzeci to pijalność. Im mniejsze stężenie alkoholu, tym bardziej przystępny ten jest dla niewyedukowanych konsumentów i właśnie dlatego 40 jest tak powszechna. Trzeba jednak zauważyć, że edycje bardziej prestiżowe, a także droższe z ceną zwiększają zawartość alkoholu. I tak na przykład omawiany w zeszłym odcinku zielony Johnnie Walker ma tych voltów już 43. Popularna wśród średnio zaawansowanych maltheadów whisky z destylarni Glenish w wieku 14 lat ma tych voltów 46. Omawiany kilka odcinków temu Glendronach Parliament w wieku lat 21 ma tych voltów 49. I tak szczerze, to mógłbym wymieniać tego dużo, ale krótkie odcinki lepiej się oglądają, więc wspomnę jeszcze tylko Taliskera, którego niestety nie mam, ale zwyczajowo butelkowany jest on w mocy 45,8, oczywiście po to, aby się wyróżnić. I teraz świeżak, skup się, bo ułatwiam Ci życie. Może się tak zdarzyć, że na swojej drodze, na jakiejś grupie, na fejsie, festiwalu albo innej degustacji spotkasz bardziej ortodoksyjnych fanów whisky. Osoby takie wyznają skalę dość spolaryzowaną. Na jednym końcu znajdują się pogardzane i pejoratywnie nazywane kastraty, czyli whisky rozcieńczone. Kastrat to każda whisky, do której dolano wody, nieważne czy ma 40, 43, 6 czy 8%. Po drugiej stronie są szanowane whisky w mocy beczki. Kastraty to dość pejoratywne określenie, nie wiem skąd ono się wzięło, prawdopodobnie od angielskiego to cut strength, czyli obciąć moc whisky. Panie, ja tu tylko opowiadam, chciałem, żebyś wiedział. Dobra Olga, nagrałem już to, zabieraj mi te kastraty. Ja to powiedziałem. Zanim przejdziemy do omawiania mocy beczki, zastanówmy się, jakie w ogóle są rodzaje mocy whisky. Jestem przekonany, że sporo osób będzie zaskoczonych, że jest ich całkiem sporo. Przede wszystkim do czynienia mamy z column strength i still strength, czyli moc kolumny i moc alembika. To moc, w której destylat, uwaga, jeszcze nie whisky, bo przed leżakowaniem schodzi z aparatu destylacyjnego. Szkockie prawo, jak zresztą każde inne regulujące produkcję whisky, mówi o tym, że taki destylat nie może być mocniejszy niż 80%. Wszystko dlatego, aby zachować charakter pierwotnego źródła cukru. W końcu whisky to alkohol ze zboża i musi nim w jakiś sposób smakować. Następnie do czynienia mamy z filling strength. Filling strength to moc wypełnienia beczki. tradycyjnie w Szkocji przyjęło się, że moc ta wynosi 63,5%. Nie wszystkie destylarnie są jednak aż tak tradycyjne, więc być może, co bardziej dociekliwi, znajdą whisky, które nawet po wieloletnim leżakowaniu są mocniejsze niż 63,5%. Mamy także bottle strength, czyli moc, w której whisky wlewana jest do butelki. Widzieliśmy już 40, 42, 35 i tak dalej przy okazji omawiania przed chwilą whisky rozcieńczonych. Szczególnym przypadkiem bottle strength jest whisky cask strength, czyli whisky, którą zalano w mocy beczki. Powiedzmy sobie teraz, czym ta moc jest, ale zanim to zrobimy, przydałby mi się tutaj jakiś tulipanowy kielich. Olga, pomóż! No tak, Olu, nie od wczoraj jesteśmy zgranym małżeństwem. Nie mów mi teraz, że kiedy mówię tulipanowy kielich, to ty nie wiesz, co mam na myśli. Już tak nie udawaj, że nie lubisz kwiatów. No teraz to rozumiem. Benriach 2007, Oloroso Sherry, moc beczki 58,3. Dobry wybór. Dzięki, kochani. A swoją drogą, dziki wy moje, skoro mamy przerwę na polewanie, powiedzcie mi, jak to jest z waszymi sarenkami? Czy wasze partnerki godzą się na rozwijanie whisky hobby, czy musicie się bunkrować? Napiszcie w komentarzach, ale dopiero po tym, jak dacie suba pod wideo, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych regularnie ukazujących się odcinków. Dziwny obszar życia. Niby jestem w pracy, bo w końcu nagrywam, ale... Po destylacji destylat, tak zwany New Make Spirit, wlewany jest do beczek Filling Strength, czyli wspomnianym już 63,5%. W Szkocji, bo w Stanach może, ale nie musi być inaczej, moc destylatu spada w czasie leżakowania. Zależnie od okresu tego leżakowania, moc będzie zatem różna. W wypadku tej oto Benriach po 10 latach leżakowania w beczce po Oloroso Sherry osiągnięto moc 58,3%. I to jest właśnie moc beczki, zawartość alkoholu po leżakowaniu. Trzeba jednak powiedzieć, że są tutaj pewne nieliczne aberracje. Przykładem mogą być edycje niektórych whisky, które mają więcej niż Filling Strength, czyli więcej niż 63,5. Wszystko dlatego, że producent zdecydował nalać się nierozcieńczony destylat do beczki. Przykładem mogą być niektóre edycje whisky Caol Ila, a także w niezależnym bottlingu na przykład Bunnahabhain z 2009 roku od Signature Vintage, która osiągnęła zawrotną moc po 10 latach leżakowania 68,5%. No dobra. To zobaczmy teraz, jaką moc mogą mieć whisky w mocy beczki w różnym wieku. 12-letni Lagavulin z zeszłorocznych Diageo Special Releases to 56,5% mocy. 26-letnia Port Ellen od Duncan Taylor, niezależnego dystrybutora, to niewiele mniej, bo 54,6%. Legenda wśród miłośników whisky, czyli zielona Tobermory, w wieku 32 lat ma już tylko 50,1%. Jak zatem widzicie, widać tutaj bardzo prostą zależność. Im starsza jest whisky, tym mniej ma alkoholu. I trzeba powiedzieć sobie bardzo szczerze, że whisky nie można właśnie przez to leżakować w nieskończoność, ponieważ whisky paruje i kiedy zawartość alkoholu spadnie poniżej 40%, to whisky nazywać się nie może. Zobaczmy, ile alkoholu może mieć jakaś starsza whisky, na przykład coś 40-letniego. Proszę bardzo. 40-letni Glen Glasgow z 1975 roku, leżakowany w beczce po Maderze, ma zaledwie 43,9. Oznacza to, że być może ta whisky leżakowana jeszcze 5, 6, 7 lat miałaby już mniej niż 40%, więc nie mogłaby nazywać się whisky. Sprawy w świecie whisky nie wyglądają jednak zawsze tak prostolinijnie. Wszystko zależy bowiem od typu drewna i warunków leżakowania. Może się zatem zdarzyć, że whisky starsza, procent tych będzie miała znacznie więcej. Zobaczcie. A oto 31-letnia Glenugie z 1977 roku od niezależnego dystrybutora Signature Vintage. Whisky ta w dość zaawansowanym wieku ma aż 58,1%, czyli jej moc beczki jest większa niż 12-letniego Lagavulina akurat w tym rozlewie. Nie ma się co przejmować ani martwić. W życiu znaną zasadą jest, że wyjątek potwierdza regułę. No dobra, ale moi drodzy, zabierzmy stąd te frykaski, ananaski i zobaczmy, czy są jakieś whisky w mocy beczki, których napić się jest łatwo i można by robić to częściej i gęściej. Na wstępie muszę powiedzieć o dwóch wielkich nieobecnych. Przede wszystkim bez wątpienia najpopularniejszą whisky w mocy beczki jest Aberlour A'bunadh, którą kupić łatwo i bez problemu można się zaznajomić z tym właśnie typem whisky. Drugą whisky tego typu jest Glenfarclas 105, którą zresztą omawiałem już w jednym z poprzednich odcinków. To są whisky w mocy beczki, które mogą Was zainteresować. Oprócz tego whisky godne rekomendacji, możliwie łatwe do zdobycia i nierujnujące portfela, choć oczywiście droższe, bo więcej alkoholu to wyższa akcyza, także limitowana seria, to Springbank 12 w mocy beczki, whisky godna rekomendacji, Kilchoman w mocy beczki, akurat tutaj w starej butelce, ale to dlatego, że ma 60%, więc pokazuje, że młoda whisky ma więcej prądu, no i Laga 12-letnia w mocy beczki też należy do klasyki whisky Cask Strength, czyli whisky w kasku. W porządku, to odsyłam te piękności i jest jeszcze jedna ciekawostka, o której chciałem Wam powiedzieć. Chcę podzielić się z Wami ciekawostką, która według mnie nie jest faktem powszechnie znanym. Moi drodzy, jak sami widzieliście przed chwilą, bardzo często whisky Cask Strength są także whisky single cask, czyli pochodzą z pojedynczej beczki i każda ma inne stężenie alkoholu. Nie jest to jednak wymóg prawny i whisky Cask Strength wcale nie musi być single cask. Świetnym przykładem jest tutaj wspomniana już whisky Glenfarclas 105, która niezależnie od tego, kiedy i gdzie ją kupicie, zawsze ma 60% alkoholu. Jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego i jaka jest korelacja między 60 a 105, znajdźcie odcinek o tej whisky na moim kanale, oczywiście po tym, jak dacie suba pod wideo. Natomiast ja chciałbym powiedzieć Wam, że jest tak dlatego, że whisky Glenfarclas 105 butelkowana jest po kupażowaniu wielu beczek, a nie jednej beczki. Zawartość alkoholu jest zatem redukowana do 60 w procesie standaryzacji. Nie oznacza to, że whisky ta jest kastrowana, po prostu dodaje się bardzo niewielką ilość wody po to, aby zawartość alkoholu zawsze była taka sama. Odnieść chciałem się także do słowa standaryzować. Moi drodzy, kilka odcinków temu, albo trochę więcej, nie pamiętam w którym materiale, powiedziałem standardyzować, kopiując z angielskiego standardize. Otrzymałem od Was konstruktywną krytykę w komentarzach, którą oto przyjmuję z pokorą, meldując jednocześnie, że doszło już do procesu automatyzacji i mówię wyłącznie poprawnie, dzięki Wam. Świeżak, gadkę trzeba też szlifować, pamiętaj o tym. Dobra kochanie, zabieram Cię teraz do Ameryki. Oczywiście palcem po mapie. Dawaj tego dziczka, co ma tak dużo prądu, co go tam przygotowałem. No tak, dziczka. Bo wiesz, kochanie, ja tak tylko zażartowałem, tak naprawdę chodziło mi o ten bourbon Booker's, co tam stoi. Dziczka powiedziałem, bo on ma 63,7 V. Wiesz, o co chodzi, mogłabyś mi go tutaj podmienić szybciutko? A mówiłeś, że gdzie mnie zabierasz? W porządku, to przenieśmy się na chwilę do Stanów, bo tam również butelkuje się whisky Cask Strength, z tym, że nazywają się one barrel proof. Co ciekawe, konstrukcja magazynu do leżakowania whisky w Stanach jest zupełnie inna niż w Szkocji i na górnych piętrach pod dachem notowane są bardzo wysokie temperatury i bardzo niska wilgotność. Oznacza to, że proces spadku zawartości alkoholu może w takich warunkach zostać odwrócony i w Stanach alkohol w whisky może rosnąć, a konkretnie to jego zawartość. Zdarzają się zatem takie edycje jak ta, Bourbon Booker's, który w mocy rozlania, czyli filling strength, ma 63,5%, a po zabutelkowaniu, czyli barrel proof, nie cask strength, ma 63,7%. Całkiem nieźle, prawda? To teraz świeżak, skup się, bo podaję Ci ciekawostkę. Tak jak słyszałeś, w Szkocji jest cask strength, a w Stanach barrel proof. Wszystko dlatego, że beczka w Stanach nazywa się barrel. Wiesz to zresztą świeżak, bo Jack Daniel's single barrel stoi w każdym markecie. Chodzi jednak o to, czego być może nie wiesz, że tak naprawdę to ta sama beczka, bo Szkot kupuje ją od Amerykanina po Bourbończyku, a później trochę przerabia i ma już nie barrel, tylko cask. Stali widzowie wiedzą o tym dobrze, bo pokazałem to z pierwszej ręki, nagrywając w Space Age w największym zakładzie bednarskim, gdzie w odcinku o beczkach możecie zrozumieć wszystkie zakamarki ich świata. Dlatego zachęcam was do tego, aby odcinek ten odnaleźć, ale dopiero po tym, kiedy subskrybujecie wideo. Wiecie już, bo parę razy mówiłem. A skoro już tak podróżujemy palcem po mapie, to wpadnijmy też do Francji, gdzie być może tradycją świata luksusowej brandy, jak koniak czy armaniak, jest rozlew w mocy 40%. Niemniej, najbardziej dociekliwi i zaawansowani gracze znajdą także edycję Brut de Fût, edycję w mocy beczki, choćby jak ten Armaniak Chateau de Lobat, gdzie również uświadczyć można w ten sposób podanych destylatów winogronowych. Wiemy już wszystko o whisky w mocy beczki. Zastanówmy się teraz, dlaczego najbardziej zaawansowani fani whisky tak bardzo ją cenią. Przede wszystkim, o czym wspomniałem już tutaj kilka razy, whisky ta jest nierozcieńczona, co oznacza, że smak jest bardziej skoncentrowany, a do tego alkohol jest jego świetnym nośnikiem. Dzięki temu whisky w mocy beczki z łatwością pokrywa cały język i jamę ustną, aby eksplodować smakiem i pozytywnymi, jeśli to dobra whisky, wrażeniami sensorycznymi i trwać długim finiszem. To jednak nie wszystko. Faktem, o którym mówi się mało, jest to, że alkohole w mocy 40%, jeśli są niefiltrowane na zimno, schłodzone, mogą mętnieć. Wszystko dlatego, że wytrącają się w nich tłuszcze. Właśnie dlatego alkohole te są zwykle chłodzone i filtrowane na zimno, po to, aby te tłuszcze odseparować, odfiltrować i butelkować alkohol, który mętnieć nie będzie. Niezaawansowany konsument, widząc zmętnienia w whisky, pomyśli, że jest ona zepsuta. To oczywiste, choć nawet w 40% jakaś aktywność mikrobiologiczna jest raczej niemożliwa. Jednak tłuszcze te, według wielu, co mówiąc szczerze bardzo trudno udowodnić, niosą ze sobą więcej smaku, więc whisky filtrowana jest smaku tego pozbawiona, w mocy beczki nie mętnieje, więc nie trzeba filtrować i dlatego wiele osób tak bardzo whisky tę lubi. Jest to jednak argument, który ma wymiar bardzo uznaniowy i nie ma sensu przyjmować go z YouTube'a. Trzeba sprawdzić najlepiej na sobie i dopiero wtedy zacząć się wypowiadać i do tego właśnie was zachęcam. Moi drodzy, kolejne wideo za nami. Mam nadzieję, że było ono dla was ciekawe i że ubogaciło waszą wiedzę o whisky, dzięki czemu poznawanie świata tego pięknego trunku będzie dla was jeszcze bardziej przyjemne. Jeśli macie ochotę na więcej, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał pod wideo, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach. Zachęcam was także do znalezienia mnie na fejsie i na Instagramie, gdzie pokazuję kuluary mojego życia zawodowego, związanego z klasyczną męską elegancją i ze spirytualiami. Pamiętajcie także o tym, aby dołączyć do naszej wspaniałej grupy na fejsie Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie rozmawiają o stylu życia współczesnego mężczyzny. Tymczasem żegnam się z wami klasycznie, WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!